zakończyliśmy stan surowy na stadionie. Oznacza to, że ułożone są wszystkie trybuny i cała konstrukcja żelbetowa jest już wykonana, przygotowana. W tej chwili budowa, inwestycja wchodzi w kolejną ważną fazę. Koncentrujemy się mocno na pracach w pomieszczeniach pod trybunami. Jesteśmy tutaj w tej chwili na takim poziomie, gdzie ulokowana jest część kiosków gastronomicznych. Przed chwilą byliśmy w sali biznesowej, gdzie będzie sala konferencyjna, restauracja z wyjściem na loże VIP-owskie. Ogromna ilość prac instalacyjnych, praca wre również na dachu, mniej więcej 1/3 konstrukcji dachowej za nami. Zaczynamy układać blachę trapezową. Zobacz, tak wygląda. To jest część budowy.